Siemka, siemka, pan tata z tej strony, witam was serdecznie. Jaresek. W lesie jestem. Wiecie co, dzisiaj idę na węże leśne. Ale taką drogą sobie szłem, no tu idę, mówię, może jakiegoś tego grzybka zobaczę albo coś. Takimi bocznymi drogami w lesie jestem oczywiście. No i może coś tam wyszarpię, mówię, jakiegoś ładnego, ale nie da rady. I idę w te stanowisko, co tam widzieliście, kiedy co nagrywałem, te dwa czerwone kozaczki, co tam były takie ładne. Właśnie idę po te zlikwidować te wężowisko. No, po tych po prostu, jakby nie patrzeć, to jacyś złodzieje po prostu tą miedź tam wyciągali. Nie dość, że ukradli i wyciągli tą miedź, to jeszcze zostawiają takie. Tylko że tego się nie spodziewałem. Widzicie? Bo tu nic nie było. A tu znowu jakiś. No skąd to się tu wzięło? Patrzcie. Ja to muszę wynieść na drogę. No iść po tamte, bo ja tutaj nie miałem zamiaru tego ciągnąć. Rękawiczkę muszę założyć. No, patrzcie jaki długi. Masakra. A najlepsze jest to, że ja nie mam samochodu przez cały tydzień. Także ja będę musiał to w takie miejsca zostawić, żeby po prostu na jakiejś takiej drodze tej głównej, chyba w lesie, jak pojadą ci, co zajmują się lasem, to może to wezmą, no nie? No bo ja tego nie będę targał, naprawdę. Bo jest tego, tamtego było dosyć sporo, a tu jeszcze jeden dodatkowo. Jakoś to wyniesiemy po prostu do... tylko założę rękawiczkę i telefon sobie na wszelki założę. No i możemy iść, no. To jest jeszcze kawał drogi przede mną, tak powiem, a już się zaczynają. No ale skąd, powiedzcie mi, skąd to się tu wzięło? No skąd? Jak tu jest las, wszędzie, tu nie ma, tu są tylko takie ścieżki. Oj, Boże, Boże. No dobra, nie ma co narzekać. Tylko bierzemy się do roboty. Rękawiczki ubieramy i koniec. No i tyle. Walimy prosto tam na drogę. Na drodze to zostawimy i pójdziemy drogą prosto tam. Jeszcze pójdę na gniewuski, pójdę zobaczyć. Przejdę te gniewuski. Czy tam są, czy nie ma. I pójdziemy na te wężowisko zobaczyć, no, co oni tam pozostawiali, czy jeszcze więcej dołożyli, czy nie dołożyli. W tamtym roku przecież tam wszystko było czyste. Tam było tyle tych węży, wyciągłem stamtąd i tam dalej znowu jest. Oni sobie takie stanowisko jakieś tam znaleźli. Masakra. Ale dobra, lecimy, póki nie ma jeszcze tak gorąco, bo dzisiaj ma być ciepło, podobno 20, chyba 2 stopnie. Ale słoneczko, także w słoneczku jeszcze ciepło, a ja już ubrany jestem, tak wiecie. Na razie jest ok. Dobra, to nie ma co przedłużać, tu będziemy, tu i skręcimy w prawo i tam pójdziemy na główną drogę i na razie to przy głównej drodze zostawimy. No ale patrz, a jakby były w lesie takie węże, masakra by była. No ale dobra, ciągniemy dalej. No i dobra, tu zostawiamy to, niech to tu przy tej głównej drodze leśnej, niech sobie to tu leży. O, może jak pójdę z powrotem, to wyciągnę tam z lasu. Tam pójdę i wyciągnę to z lasu całkiem. Bo tu jest stąd jakieś, nie wiem, kilkaset metrów, także może ten jeden tutaj wyciągnę. Tormę mam ze sobą. Szukałem plecaka. Nie mam plecaka, gdzieś mi się zapodziało. A mam tylko jeden. I nie mam plecaka i teraz co? No trudno, jakoś torbę mam na smyczy. Psa na smyczy, wszystko na smyczy. Dobrze, telefon nie mam na sobie. Dobra, zostawiamy to i idziemy w tamtym kierunku, tam do lasu. Pójdziemy tędy, bo tam chciałem iść zobaczyć kurki, ale już nie idę. Pierdzielę to. Idę tam, prosto. O, tu jest takie skrzyżowanie, widzicie? Zresztą na moich filmach widać było zawsze. To ja na pewno przyjdę stamtąd. Ale na razie idę tu, bo idę zobaczyć gniewuski tam do lasu. Czy są, czy się coś pokazało malutkiego, czy nie. I tutaj je, na tym skrzyżowaniu zostawię.
często ludzie siedzą sobie, po prostu odpoczywają na tej drzewie, to ja tu je gdzieś obok postawię. Jak tutaj jest skrzyżowanie, to jak będą leśnicy jeździć, to myślę, że stąd wezmą to, no nie? Ja nie będę musiał tam taki kawał wynosić to z lasu. Po prostu tu zostawię i zobaczymy, jak będziemy tu chodzić później, to zobaczymy, czy oni to wezmą w końcu, czy nie wezmą. Bo jak nie wezmą, no to mobilizacja będzie pełna i sam to wyniosę z lasu. No trudno, autem i tak tu nie wjadę, ale to tam potem, to najwyżej, jak tu zostawię i tego nie wezmą, to potem pójdziemy tam i jakoś to doniesiemy. Zobaczymy, jak to będzie. Pamiętacie tam, przy tych torach, co zostawiłem, takie węże ogromne, to tam wtedy lało, tam ciągłem te węże. To jak byłem tam jakieś tygodnia temu, to dalej te węże tam na tych kamieniach leżą. Nikt tego nie ruszy. Widzicie, nie dość, że wynieść z lasu, zostawić gdzieś tam na oku, żeby to wszyscy widzieli, ale nikt się nie schyli po to, nikt tego nie weźmie. Tak to wygląda. Ja tam kiedyś pojadę, to wam nagram. Zobaczycie, czy jeszcze tam są, czy nie. Idziemy dalej. Idziemy w tamtym kierunku zobaczyć na gniewuski. Tak mówię, gniewuski. To są te ceglastopory, no nie? Krasnoborowik, ceglastopory. Jakby ktoś nie wiedział. No i nie ma ani jednego. Przynajmniej ja nie widzę. Może są jakieś maluchy. Nie wiem. W każdym razie trzeba wypatrywać, bo po tych deszczach, wam powiem, ściółka jest wilgotna. Trochę tak nawet polało, ja nie powiem, że nie. Może nie za dużo, ale wystarczy na grzyby. A teraz mają być upały, przyjść, to grzyby na pewno wyjdą. Tylko że myślę, że ta poprzednia grzybnia, co była, po prostu wyschła. Było tak sucho, że i teraz musi się odnowić wszystko, odrodzić na nowo. Dlatego jak na razie nie ma nic. Ja myślę, że w przyszłym tygodniu będzie jakiś wysyp. Ceglaki na pewno będą rosły, gniewuski. No może inne jeszcze. Pojedziemy też do innego lasu, na prawdziwki, nie na borowiki, tylko na co prawdziwki. Na razie jestem uziemiony, tak jak mówiłem, bez tego samochodu, ale chodzę tutaj. Nigdzie nie ma na razie nic konkretnego w każdym razie. No może tam ktoś, jak więcej padało, to ktoś tam coś znajdzie, ale tu akurat u mnie od paru dni tak kapie, że tak powiem. Coś, jakaś burza mała przejdzie gdzieś bokiem, coś tam popadało. Także też jest szansa, że te grzyby, jak zacznie się ciepło robić, one wyjdą. Bo nie widzę tu żadnego malucha. Tu jest taki jakiś zgnieciony, przewrócony. Dobra, idziemy po te węże leśne. A to tak sobie, wiecie, relaks sobie zrobiłem, spacerek, a teraz do roboty. Dobra, już się zbliżam do tego miejsca. Puszczam psa, żeby mi nie przeszkadzał. I widzicie, pierwszy leży. Muszę go dociągnąć tam do tamtych następnych, co tam są. No, będziemy tam wiązać. A jeszcze powoli idę. Jeszcze patrzę, czy tu nie ma jakichś powolutku grzybków. O, tu jest ten drugi. Proszę. Tego też trzeba będzie wsiąść. Dobra. Jedziemy do tych następnych. Powolutku. Ares, chodź tu do mnie. Dobra, są. Ale trzeba stąd wynieść. Nie wiem, czy jeszcze tam coś było po drodze, czy nie.
W każdym razie te trzeba będzie związać i wynieść jakoś. Ja mam tu w torbie. Patrz, taki pas. Będziemy na tym pasie to wyciągnąć, ale wiecie, ten pas też jest ciężki, ale to nic. Dobra, ja się biorę do roboty, zawiązanie. No i właśnie, już jest powiązane. I to jest właśnie to miejsce, co oni tutaj obrabiają te kable. Właśnie. Bo w tamtym roku wyniosłem tutaj tych węży i w tym roku znowu je są. No i co? I co tutaj, powiedzcie, z nimi zrobić? No nie ma co. No, nie wiem, jakąś kartkę tu wsadzę, napiszę, że obiekt monitorowany. Obierasz kable na swoją odpowiedzialność. Tak by trzeba było zrobić, no. Zostawiają mi takie dziadostwo po prostu, no. I tyle. Masakra to jest. No oni nie patrzą, czy to jest. Czy to do lasu. Tak samo jak z tymi butelkami plastikowymi, czy czymś. To jest to samo wszystko, to jest też. Zysk się liczy, wiecie jak to jest na tym świecie. Obrobią, wszystko wyrzucą. Nie patrzą, że to jest las. No ale, co zrobić? Dobra, spróbujemy ciągnąć, ale nie ma co gadać, bo już za dużo powiemy. Patrzcie, o, w ten sposób to będę ciągnął. Może mi się to jakoś nie rozleci, co? Jak myślicie? A jak się rozleci, to trudno, to poprawimy i spróbujemy to jakoś wytargać. Najgorzej te gałązki tu będą wchodzić między to. No ale jakoś spróbujemy, no. Co? Nie ma lekko. Dobra. Dowiedzimy się troszkę później. A tu same przeszkody. Na okrągło. Jakieś drzewa zwalone. Muszę to jakoś po tym drzewkiem przeciągnąć. Ale jakoś idzie. Spokojnie, powolutku sobie będę chodził. Sobie pójdę to. Żeby się, wiecie, nie zmęczyć za bardzo. Dobra. Kurde, no. Myślałem, że to jest wszystko, a tu jest jeszcze jeden taki długi, patrzcie. Jaki on jest długi? To jest wąż okrutnik. Dobra, pociągniemy go do samego końca. Tutaj. Podźwigniemy. Tak. I tą końcówkę wsadzimy tam. Ściśniemy to jeszcze raz. Spróbujemy to jakoś wziąć. Okej. Dobra. Do tego trzeba będzie teraz załadować tam. Ale ten to jest strasznie długi. Dobra, pauza. Dobra. Końcówkę mam. O. Możemy jakoś ciągnąć to, tak? Chyba tego za bardzo go tu pod drzewo wejdzie. Muszę go tu wyciągnąć. Za długi. O. W ten sposób. Muszę to ścisnąć tu. Dobra. Patrzcie jaki tamten jest długi. On ma, nie wiem, 7 metrów. Ale czekaj na pana, czekaj. Ale patrzcie co ja robię. To musimy jakoś, bo to mi pod te drzewo wejdzie. To musimy tu bokiem, o. Widzicie? Dobra, i teraz można wziąć i... I idziemy dalej. Dobra, jakoś to wyciągniemy. Spróbujemy. Spróbujemy tam iść. Tą stroną na skróty. Nie pójdziemy tu. I do drogi, tylko pójdziemy tędy na skróty. Spróbujemy tutaj przejść. Powiem wam. Łatwo nie ma. Patrzcie, jak to się ciągnie. Razem te gałązki jakieś tam przy tym. Ło, to mi wszystko blokuje tu. No ale... Co zrobić? Ja wiem, że niektórym by się nie chciało.
No nie tylko niektórym. Już czysto jest. Ale mi się chce. Dopóki mam siły, mogę chodzić, to będę to robił. No niestety. Co zrobić? Takie życie. Nienawidzę takiego czegoś. W lesie ludzie chodzą sobie na spacerek. Pospacerować ładnie. Odetchnąć świeżym powietrzem, uspokoić się, wypocząć do lasu. A niektórzy po prostu idą sobie do lasu zrobić coś takiego. Widzicie? Masakra, ale zlikwidowałem im to. Teraz znowu mają miejsce po prostu czysto, żeby dalej robić tak. Co jakiś czas tam będę wpadał i będę sprawdzał. Ale zastanowię się nad tą kartką. Napiszę obiekt monitorowany, no, czy coś w tym rodzaju. Zobaczymy, czy tam dalej będą robić. Bo to jest niemożliwe, żeby tam co roku było pełno tych kabli. A, dobra. Idziemy, bo jeszcze kawałek mamy. Już niedaleko. Ale mnie coś ugryzło teraz. To są robale jedne. Już mamy tutaj. Bliziutko. Bliziutko, no. 200 metrów jesteśmy na miejscu. Dobra, jesteśmy już prawie. Jeszcze robal jaki mi wpadł. A myślałem, że go połknę, ale dobrze, wyciągnął. Ledwo tu. Okej. Okay. Zobaczcie, jesteśmy już. Chodź tu, Ares. Na miejscu. Teraz mogę zapiąć psa. Już go zapiąłem. Także spoko. Ktoś tam jedzie, jakieś auto. Chodź tu, Ares. Zobaczymy, co to za auto w ogóle jedzie. Chodź tu, Ares. Dobra. Chodź tu. Co to tu jest? No nie wiem, jakiegoś koguta miał u góry, to jakiś, ale tylko popatrzył, ale nie zatrzymał się, nie zainteresował się. Dobra, nieważne. Pewno jakiś taki władczy. O, ich to nie interesuje. Zobaczymy. Tu widzicie? Zostawiam to tu. O, weźmiemy to tak, jak mówiłem, na dwa razy. Nie chce mi się tego ciągnąć tam. Oni w dupę wożą samochodem, a ja będę to ciągnął. Ale jak tego nie zlikwidują, powiem wam, to przyjdę to w któryś dzień, jak to za długo będzie leżeć. Zwiążę to znowu, wyciągnę to tam, przed las. Tam to wyciągnę przed las. Ale dzisiaj już nie mam siły, dzisiaj starczy. Najważniejsze z lasu jest wyniesione, tu już w lesie tego nie ma. Dobra, patrzcie, jaki ten jeden jest, ten długi, patrz, idę, on jeszcze tu za drzewem. Dobra, tylko tu złożymy troszkę, no nie? Tak go damy. O, tak go damy, oczywiście. Mój pas biorę, to jest do zadań specjalnych pas. Wychodźcie. No. Dobra. Teraz go złożę, wsadzę do torby. Idziemy dalej. Tam jest jeden ten, co zostawiłem, to go wyniesiemy przed las. Dobra, pakuję to do torby. Spakowane. Idziemy dalej. No i jak myślicie, z daleka widać, no nie? Że leży tu jakieś śmieci leżą, tak? Czyli jak pójdę, pojadą z każdej strony, to cztery strony świata, to myślę, że to wezmą w końcu i wywiozą z tego lasu. Idziemy po tamtego jednego. A tu
Patrzcie. Nagroda. Czyli złomnik, tak? O. Opróbujemy. O, proszę. Ja tak, wiecie, nie za bardzo, ale weźmiemy takie oko. A co? Opróbujemy je. Ono ciężkie. Dobra, bierzemy do torby. No i dobra. Jesteśmy przy tym, co stamtąd wyciągłem tego węża. Także bierzemy czy nie? Ale ogólnie to wiecie co? Nie chcę. Ale dobra, wyniesiemy go z lasu. Dzisiaj się naładziłem już. Chodź tu, Ares. Kota widział i mnie ciągnie jak skurczybyk. Dobra. Lecimy za końcówkę i tyle, no co? Ale czekaj. Będziemy ciągnąć, tak? To ciągniemy. Tam. A jakiś kawałek jest, no trudno. Przeżyjemy. Zostało jakieś. Ares, nie pij tej brudnej wody. Zostało jakieś 100 metrów. Dobra. Jeszcze kawałek. No, to widzicie, tu to zostawiam, przed lasem, niech sobie tu leży, tu wtedy te opony, co tam miałem, te węże, te wszystkie, tak samo, także to zostawiam tu na razie, jak będę miał auto, a zobaczę, że tamte węże są niewyciągnięte, to je przyniosę je też tu i jakoś spróbuję połamać i załadować do samochodu i wywieźć na przok. Na razie jestem uziemiony, zostawiam to tu. Już mi wystarczy na dzisiaj. Także będziemy się żegnać. No, to do następnego, jakby coś. Subskrybujcie, lajkujcie. Może padać, bo takie chmury się zrobiły teraz, że masakra. Komentujcie. Jak się podobało oczywiście. A jak nie, no to trudno. Nic nie poradzimy na to. Także najważniejsze, że wężowisko zlikwidowane. Od tych złodziejaszków. Będą mieć czysto, tak? I będą mogli sobie nowe kable obrabiać. No trudno, no nie zostawię tego. Tak jak obiecałem wtedy, co zobaczyłem, to się zdziwiłem troszkę i dlatego mówię, idę teraz. Póki nie ma 40 stopni upału, to trzymajcie się. Do następnego, pa, pa.